piękne widoki, wrzosowiska, które się ciągną po prostu fioletowe aż po horyzont. To Michał nie polubi, bo on lubi mieć, wiesz, towarzystwo. Tak, on lubi dużo kawy dookoła. Tam jest tego troszkę mniej. Kultura Kolarska prezentuje cykliczny program kolarski. No pięknie ci to intro wychodzi, wspaniale to powiedziałeś. Dobry wieczór Państwu, witamy w kolejnym odcinku cyklicznego programu kolarskiego. Ja nazywam się Grzegorz Ignatowicz, czyli znany Państwu z drugiej strony kamery. Jako potężny bielszczanin. A moim gościem dzisiaj będzie Maciej Profitz, czyli właściciel MJ Pro Tour, organizator wyjazdów kolarskich, kolarz amator. I głos z dżingla. Maćku, dlaczego się dzisiaj spotykamy? W jednym z poprzednich odcinków cyklicznego programu kolarskiego rozgorzała spora dyskusja w odpowiedzi na nasz temat, jakim były wyjazdy do ciepłych krajów, tak powiem. Tak, tak. Znaczy, ponieważ Michał Kępa z Pawłem Bernastem rozmawiali o wyjazdach do Kalpem. No właśnie, między innymi Kalpę, które co roku wzbudza, moim zdaniem, niesłuszne kontrowersje na temat tego kierunku. Jest porównane do Teneryfy, do Majorki, do innych tam jeszcze też hiszpańskich miejsc. Ciężko to porównywać. Tak, też tak uważam, ciężko porównać. Ja mam swoje zdanie zgoła odmienne od tego, co ostatnio Michał z Pawłem przedstawili, bo uważam, tutaj że Kalpę jest bardzo fajne. Chyba nagramy osobny odcinek. Mimo tego, że jest kierunkiem popularnym i można powiedzieć trochę zajeżdżonym, ale jednak sprawdzonym i bardzo moim zdaniem fajnym do takiego zimowego zgrupowania. Ale my dzisiaj nie o tym, my dzisiaj będziemy mówić o czymś zupełnie innym. Trochę o innym, ale właśnie mamy te, jak to nazwałeś, zajeżdżone kierunki, czyli kierunki, które dobrze znacie, ponieważ są tam organizowane wyścigi. Wy też sami pewnie często wybieracie takie kierunki właśnie jak Włochy, Francja, Hiszpania, czy to kontynentalna, czy wyspiarska. I też pewnie często myślicie o takich kierunkach, nawet jeszcze tam jeszcze nie byliście, nie? Że Stelvio, tam powiedzmy Kalpę czy coś innego, nie? I super, jakby to są takie miejsca, które warto odwiedzić. Must ride tak zwane, nie? Legendarne podjazdy, które trzeba gdzieś tam odhaczyć, jeżeli chcesz pościgać się tam, gdzie twoi idole. Natomiast my dzisiaj o czym innym, tak? Czymś powiedzmy bardziej egzotycznym z punktu widzenia na pewno kolarskiego. Może nie egzotycznym, jeśli chodzi o kierunek na mapie świata. I klimat. I klimat, natomiast na pewno egzotycznym bardziej. Kolarska. Okej. Zdradzimy tutaj Państwu, że chodzi nam o północ Europy. Byliśmy oboje na wyjeździe organizowanym przez Ciebie. Tak. Było to już 2 lata temu. Wyjazd organizowany na daleką północ Norwegii, tak? W ogóle północ Europy całkowicie. Północ Europy, ponieważ był to archipelag wysp Lofotów. A więc zaczniemy od tego, czym są Lofoty, jak się na nich jeździ i dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się tam pojechać. No tak, zaczęło się w ogóle od tego, że ja od zawsze miałem sobie jakąś taką żyłkę osoby, która lubi poszukiwać, odkrywać nowe rzeczy. Wyjazdy robię już od 8 lat w tym momencie. MJ Pro Tour działa już od właśnie 8 lat w ogóle, natomiast oficjalnie jako biuro turystyczne zarejestrowane od 5 lat. Przeszło w tym momencie i o ile ta taka tak zwana typówka, te wszystkie wyjazdy typu Kalpę, Majorka, Teneryfa, Stelvio są w kalendarzu od lat, bo są rzeczy, które po prostu trzeba robić, bo na zawsze są chętni, są to rzeczy fajne do przejeżdżania, jak najbardziej warto odhaczenia, zwłaszcza wśród osób, które są gdzieś po raz pierwszy i chcą sobie zajrzeć takie naprawdę kultowe miejsca kolarskie. Natomiast u mnie zawsze chodzi o coś więcej, o pokazywanie ludziom czegoś innego, czegoś ciekawego, czegoś, co jest jeszcze nieodkryte albo odkryte dużo mniej niż te kierunki popularne. I tak się zrodziły właśnie pomysły jeżdżenia w miejsca właśnie tego typu. Okej, ale w ogóle jakby pierwsza myśl, skąd taki pomysł ci przyszedł do głowy? Lofoty? Tak. Między innymi dlatego, że moi rodzice tam byli chyba z 8 czy 9 lat temu już też na rowerach, akurat w formie takiej bardziej trekkingowej, powiedzmy lekko sakwiarskiej. Niech to będzie, chociaż nie w 100%. I wiedziałem, że to miejsce jest piękne, natomiast zawsze przez to może, że jednak w tych krajach ciepłych dużo jestem i mam, nie powiem, że przesył tych krajów ciepłych, ale jednak na tym słońcu spędzam dużo czasu i w tych temperaturach wysokich też spędzam bardzo dużo dni w ciągu roku. Chciałem czegoś innego troszkę, jednak troszkę chłodniejszego, bardziej umiarkowanego, a w sezonie takim, gdzie da się tam faktycznie fajnie pojeździć. Co jak się okazało, wcale takie chłodno nie było. Otóż to. No i tak padło właśnie na Lofoty po raz pierwszy. To znaczy wcześniej tam jeszcze akurat miałem taką sytuację, że jeszcze z żoną byliśmy na takie troszkę spontaniczne wakacje w Szkocji, to było w 2019 roku i do Szkocji jeszcze wrócimy, bo też o tym kierunku sobie powiemy, bo też tam jeżdżę z grupami, natomiast Lofoty są tym takim bardziej spektakularnym miejscem, o którego myślę, że warto zacząć. Miejscem, które tak naprawdę
kibicowi czy amatorowi kolarstwa nie jest do końca znane, ponieważ z tego co wiem, to nie rozgrywają się tam etapy... Wielkich Turów nie, ale wyścig jest... No mamy chyba Arctic Race of Norway, tak. Tour of Norway to bardziej Oslo i, bardziej okolice, Oslo i okolice. Natomiast no, wybrałeś tę lokalizację z pewnego... Tak, dość prostego powodu, tak? Przede wszystkim oczywiście widoki. Wiadomo, to jest miejsce, które widokowo jest fantastyczne. Lofoty naprawdę urzekają absolutnie naturą, którą tam spotykamy. Ale sporym też argumentem w tym wszystkim było to, że Lofoty, pomimo tego, że są już daleko za kołem podbiegunowym i są już na bardzo dalekiej północy w strefie polarnej, są miejscem, które jest cieplejsze i lepsze pogodowo niż ta część Norwegii południowa i zachodnia, gdzieś te okolice fiordów i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że Lofoty są pod bardzo silnym wpływem prądu zatokowego, tak zwanego Golfstromu, który ociepa tamten klimat. Ten prąd zatokowy miał wpływ również na II wojnę światową, ponieważ Lofoty są przedłużeniem de facto lądu od miejscowości Narvik w kierunku morza, a do Narvik wpływa Ofotenfjord, czyli fjord, który w zimą nie zamarza, właśnie dzięki temu, że jest tamten ciepły prąd. I to oczywiście było powodem walk Niemców z aliantami o tamten pod, żeby mieć strategiczną pozycję do walk, ale także do wracając... żelaza, które są w Kiruni daleko tam obok. Dokładnie, ale wracając do kolarstwa. No właśnie, bo to jest bardziej istotne z naszego punktu widzenia. Z punktu widzenia kolarskiego tak, faktycznie w lecie tam są warunki świetne do jazdy na rowerze. Oczywiście, jako że jest daleka północ, nie można wykluczyć tam jakiegoś deszczu czasami i tak dalej. Natomiast jeśli pojedziemy tam faktycznie w okresie takim, jak jeżdżę z grupami, czyli na przełomie czerwca i lipca, dostajemy przede wszystkim dzień polarny, czyli mamy przez 24 godziny niezachodzące słońce. I to jest okres jeździć do oporu. Do oporu, dosłownie. I to jest okres mniej więcej od końca maja do drugiej połowy lipca, 20 bodajże, 2 chyba kończy ten okres, jak się dzień polarny tam kończy. Oznacza to, że posłamy 24 godziny cały czas słońce i oczywiście temperatury są do jazdy najbardziej zdatne. Przeważnie twierdzi się, że... Temperatury, które zaskoczyły chyba samych Norwegów. Wtedy, co byliśmy, tak. Wtedy, kiedy byliśmy z dwa lata temu, po raz pierwszy, bo to była wręcz anomalia, jak na tamte warunki również. Przeważnie tam się oscyluje i przewiduje temperatury gdzieś około 19, 20, 21 stopni. No i też granicach. Na takie temperatury byliśmy przygotowani. I na takie się przygotowujemy, zwykle tam jadąc. Natomiast my wtedy mieliśmy przez dobre 9 dni praktycznie cały czas temperaturę około 25 stopni. A nawet były dwa dni takie, gdzie ta temperatura dobiła do 30, także było dosłownie gorąco, więc ta ucieczka z takich gorących klimatów nie była taka oczywista i była raczej ucieczką w podobne klimaty, ale jakby z punktu widzenia rowerowego, no, w to nam graj, nie? Okej, okay, no to powiedzmy coś może o tym, jak wyglądają tam trasy. Dla mnie odcinki były idealne, ponieważ profil tras był taki, który lubię najbardziej, tak? No, czyli takie płaskawo-pagórkowate. Płaskawo-pagórkowate, krótkie podjazdy i generalnie po tych dniach spędzonych, no jakoś wielkiej wysokości nie zdobywaliśmy. W takim sensie, że nie ma tam takich wysokich gór, podjazdów na, nie wiem, na pół godziny, godzinę. Nie, to są wszystko na parności minut maksymalnie, tak. Najczęściej. Oczywiście wysokie góry tam są dookoła wszędzie, bo to wszystko wyrasta z poziomu morza na wysokość tam najwyższy 1000 metrów około, na Lofotach, co pamiętam, może troszkę więcej nawet. Natomiast po tych górach jako takie się nie jeździ. No, mamy wszystko na wysokościach do tych 200-300 metrów nad poziomem morza najczęściej, także najdłuższe podjazdy tam mają około 6-7 km, a przeważnie to jest takie jeżdżenie na chopkach, które mają około tam kilometra, półtora, często dużo mniej. Natomiast teren nie jest też całkiem płaski, bo tam są płaskiego terenu nie ma w ogóle. Tam jest cała lekka fałdka, natomiast nie ma tych przewyższeń dużo. Na dystansie 100 km robicie przewyższenie 800-900 1000 metrów w tych granicach. Największe przewyższenia są na najdłuższe etapach, które tam mamy, około 150 km, wtedy się nabija tych kilometrów 1400-1500, więc to jest jak na taki dystans, to wcale nie tak dużo. Okej, okay, no to mamy coś wyjątkowego, czyli niekończący się dzień, ponieważ tak naprawdę to słońce tam w tym okresie nie zachodziło praktycznie. Ono gdzieś tam dotykało morza i wzbijało się z powrotem. Około godziny w pół do czwartej, tak? Znaczy nie, no, zachód teoretycznie jest to północ, nie? No tak, w sensie jakby ale... najniższy poziom. No ale oboje jeździliśmy grubo po północy i nie potrzebowaliśmy tego ani lampek, nie, ani absolutnie. Jakiegoś oświetlenia mocnego. Co więcej, to jest jeszcze takie fajne uczucie, że jeździcie
w środku nocy, ale jest dzień. No ale jako, że jest to noc, jest cicho, jest absolutnie pusto. Jesteście tam tylko po prostu sami. Słyszycie tylko plusk oceanu, który gdzieś tam się obija o te skały na dole. Jest otwarta przestrzeń przed wami i nic w tej jeździe. I renifery, łosie, coś jak najbardziej często spotyka, plus jeszcze takie ptaki z tymi takimi dziobami pomarańczowymi, czyli ostrygojady. Nie, maskowery też tam są, maskowery są na wyspie tej ostatniej, która tam jest już na horyzoncie widoczna. Natomiast tutaj w tej części głównej fotów mamy głównie te ostrygojady z takim cienkim pomarańczowym dziobem. Ale właśnie, co jest takiego wyjątkowego oprócz tego? Oprócz tej właśnie... Bo my się zachwycamy przyrodą, a jeżeli... Z tego co ja pamiętam, to kolarzy tam było niewielu w zasadzie, tak? Niewielu, to się spotykało faktycznie, ktoś tam na szosie jeździł, ale nie ma tego już tam jakoś specjalnie wiele. Sporo biegaczy było. Dużo biegaczy, tak. Natomiast jeżeli ktoś jeździł na rowerze, to najczęściej byli to jacyś tacy bikepackerzy. W większości tak. Tak, mnóstwo kamperów spotykaliśmy na trasie, więc duża część osób po prostu podróżuje mieszkając w kamperze. Ale dlaczego właśnie? To dobrze teraz przejść płynnie do tego, dlaczego tam tak jest. Dlatego, że Lofoty są na tyle długim archipelagiem, na tyle też wąskim, że bazując w jednym miejscu, no nie ma sensu tam jechać specjalnie, bo gdybyśmy trzymali się jednej miejscowości, czy dwóch maksymalnie koło siebie, wszystkie trasy wokół tej miejscowości byśmy przejeździli w ciągu 2-3 dni. Właściwie, bo tam mamy wszystko bardzo długie, wąskie, więc tych dróg tam jest oczywiście niewiele. Cała frajda też w tym, żeby jakby przejechać cały pasem. A chodzi o to właśnie tak, żeby przejechać sobie wszystko z miejsca na miejsce. Na tyle jest długi skład archipelagu, to jest 300 km w jedną stronę, że no, objechanie tego nawet 2 dni, no jakiś pewnie ultra kolarz teraz by się tu znalazł, gdyby to przeleciał potem całościowo. Nie? Natomiast, pozdrawiamy Marka. Tak. Natomiast dla osób chcących po prostu sobie na spokojnie wszystko przejechać, zobaczyć te trasy i je zaliczyć, no to oczywiście, że trzeba gdzieś po drodze spać. A to z kolei rodzi kolejny, powiedzmy, że problem na Lofotach, czyli podaż miejsc do spania, których jest bardzo niewiele. Na Lofotach raczej ze świecą szukać hoteli z prawdziwego zdarzenia. Jest ich dosłownie kilka na cały archipelag. Raczej są to hostele, o ile są. Jeśli to są bardziej hostele, natomiast przede wszystkim śpimy tam, jeśli chodzi już o takie zabudowania stałe, w tak zwane hytte, czyli takich norweskich domkach, często po rybackich, czasem górskich, natomiast w większości są to domki dawne rybackie, przerobione na teraz coś ala taki bungalowy do spania, często z łazienką, znaczy zawsze z łazienką, natomiast często też z kuchnią i oczywiście czasem jedną, dwoma, trzema sypialniami, zależy od tego, jak jest wielkość tego domku. Natomiast bardzo wielu ludzi przyjeżdża tam po prostu z namiotami albo właśnie w kamperach. Po prostu z uwagi na fakt, że tych miejsc noclegowych tam jest bardzo niewiele, jakoś trzeba tam się przemieszczać, poradzić sobie z tym spaniem, więc kamperów tam jest faktycznie sporo. No dobra, no chcę się zatrzymać na kawę, tak? Jadę 30 km, chcę się napić kawy i zjeść ciastko. Nie ma problemu. Norwegowie piją ogromne ilości kawy i pieką pyszne cynamonki. Więc jest gdzie. Byliśmy w jednej z takich miejsc, akurat prowadzonych przez Polaków. Tutaj jakby wyświetli się to miejsce, także gdybyście byli w przyszłości, to serdecznie polecamy. Natomiast tak, pyszna kawa, świetne ciastka. Norwegia w ogóle na Lofotach pije się świetną kawę, głównie przelewową. I ta kawa jest tańsza niż w Polsce. I to nie po przeliczeniu na zarobki norweskie, tylko tańsza jest faktycznie netto niż w Polsce, bo kubek kawy często z dolewką kosztuje najczęściej około 25 koron, czyli około 10 zł, gdzie u nas często teraz te ceny kaw dobijają do 15, a bywa, że i więcej. Okej, okay, a jak wyglądają same drogi? Czy to są dobrej jakości drogi? No, z tego co ja pamiętam, ty byłeś w tym roku. Tak, co roku jeździmy także. Drogi były dla mnie okej. Okay. Ja jestem miłośnikiem takich idealnie gładkich asfaltów, natomiast tam były one dość śropowate, ale nie było tam dziur, także... Drogi określam jako dobre. Nie wiem, czy coś się zmieniło. Zmieniło się dość sporo. Zmieniło się dość sporo, bo już wtedy, co jeździliśmy, te drogi były jak najbardziej na poziomie absolutnie zadowalającym do jazdy na szosie. Natomiast w tym roku sporo część tych dróg, nawet tych dobrych, poprawili, zwłaszcza w tej części już najbardziej spektakularnych fotów, czyli na odcinku w okolicach Reine i O, czy na samym końcu już archipelagu. Tam akurat była ta droga troszkę gorsza i tam w zeszłym roku wylali całkowicie nowy asfalt, chyba zaraz przed naszym przyjazdem. Tam byliśmy też tak jak zawsze na przełomie czerwca, lipca. Asfalty były czarniusieńkie, jeszcze niektóre jeszcze nie miały pasów, więc to musiały być dosłownie jakieś roboty, które skończyły się chyba miesiąc wcześniej, może nawet tydzień wcześniej. Także to było wszystko tam świeżo naprawione. Albo zmodyfikowane na po prostu lepszy stan. Także tam się naprawdę bardzo, bardzo fajnie pod tym względem jeździ.
No nie ma tam zbyt wielu grup kolarskich, takich grup amatorskich, które mijaliśmy gdzieś tam na trasie, jak już wspomnieliśmy. Ale natomiast... spotkać można zawodowców na malunkach na stacjach Uno X. Uno X jest sponsorem grupy prokontynentalnej i faktycznie na stacjach, które są tej sieci, na ścianach często są dani kolarze. Ich zdjęcie jest po prostu jakby wydrukowane na całej ścianie, czy namalowane. Okej, no to podsumowując, jeżeli chcecie doświadczyć przygody, poznać ten fragment Norwegii, który naprawdę według nas jest niesamowity, wyjątkowy, przepiękny. Zresztą w ogóle Norwegia jest wyjątkowa, więc tam się jeszcze pojawi co nieco u mnie. W tym roku pewnie już nawet co Norwegia. Natomiast faktycznie foty są takim świetnym kierunkiem na pierwszą Norwegię, mi się wydaje. Mhm. Jest to daleko, natomiast warto tam polecieć. Są loty z przesiadkami chyba, z tego co wiem, bo nie ma bezpośrednich lotów z Polski. Nie ma. Leci się najlepiej Norwegianem, ewentualnie też SAS-em na przykład. Przeważnie przez Oslo, z przesiadką właśnie tam w Oslo i zwykle to jest bilet tranzytowy, czyli kupiłem po prostu jeden bilet na dwa loty i mamy tak naprawdę gwarancję przesiadki już do Narwiku, do miejsca docelowego. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że tak jak właśnie mówiłem wcześniej, lofotów nie zrobimy na solo bez przemieszczania się, więc żeby zaliczyć faktycznie to, co jest najfajniejsze, no trzeba się przemieszczać, więc albo wchodzi, jeśli chcecie robić solo, to bikepacking, a jeśli nie, no to robię to w takiej wersji, że zawsze zabieramy samochodem rowery z Polski i bagaże uczestników z Polski, jedziemy na prom do Gdańska, płyniemy do Sztokholmu, jedziemy potem z całym sprzętem na północ aż do Narwiku, a uczestnicy przylatują sobie na miejsce, odbieramy z lotniska i od tamtego momentu kręcimy już sobie wspólnie przez 10 dni na miejscu. Jeżeli chcecie wybrać się w grupie, to polecamy Macieja. Natomiast jeśli chodzi o solo, to ten bikepacking myślę, że tam jest dość przyjemny. Jest super opcją też, tak. Tak, ponieważ ja spotkałem sporo osób, które podróżowały i spały tam gdzieś na dziko, niekoniecznie z rowerami, ale nie ma takiej atmosfery, że czujesz się jakby tam, nie wiem, całkiem osamotniony, bo w każdej z tych miejscowości jest jakby centrum, są sklepy. Nawet jak są jakieś wioski po 100-200 osób, to też mnóstwo zwykle turystów, takie... tak, którzy są gdzieś tam na trasie, jeżeli byście potrzebowali pomocy, ponieważ ale na też... sklepy rowerowe raczej tam ciężko liczyć. Są chyba w dwóch większych miastach, tak? W Leknes, w Harstad bodajże jeszcze i to na tym koniec chyba sobie pamiętam. No rower musicie koniecznie wziąć swój, ponieważ nie ma tam jakiejkolwiek wypożyczalni z rowerami szosowymi czy to gravelowymi. Nie, ale wybrać się na pewno warto. Ale powiedziałeś o turystach, natomiast nie można powiedzieć tego, że jest dużo turystów, nie? Natomiast oczywiście to nie jest dużo turystów, tak jak na Teneryfie Południu. No tak, ja mówię, jakby stosunkowo tak, dużo. Tak, to jest po prostu tam ktoś jest generalnie, natomiast tak obcujemy tam w większości z przodu dziko, tylko że w obrębach gdzieś tam tych miast, miasteczek, wiosek najczęściej jednak, ten ruch jakiś tam, ta cywilizacja po prostu jest. Mhm. Mimo, że to są czasami wioski po 100-200 mieszkańców, no to jednak tam ta cywilizacja faktycznie jest. Sklep jest, sklepa jest najczęściej, więc jest gdzie się podziać. Okej, no to Lofoty mamy już przedstawione Państwu. Drugim punktem dzisiejszego odcinka będzie Szkocja. Tak, Szkocja, która jest piękna, zielona, niesamowicie cudowna i zachwycająca. Właściwie powiedziałbym, że tak samo jak Lofoty, chociaż jest to kierunek zgoła odmienny, zwłaszcza pogodowo, chociaż też nie jest tak źle, jak się dobrze to zorganizuje. No ale czy było 25 stopni? No tyle nie było, ale do tego jeszcze dojdziemy, spokojnie. Skąd ta Szkocja się w ogóle wzięła? Wzięła się z tego, że to właśnie był pierwszy taki północny kierunek, który osobiście zaliczyłem i prywatnie zacząłem eksplorować. Zaczęło się to 4 lata temu, jak z żoną stwierdziliśmy, że chcemy jechać na jakieś inne wakacje niż do tej pory. Pozdrawiamy żonę. Pozdrawiamy Olgę. Stwierdziliśmy, że albo Irlandia, albo Szkocja. Trafiło na Szkocję z tego względu, że przede wszystkim było więcej lotów. Dało się to wszystko lepiej ogarnąć tam logistycznie na miejscu. No i też jakoś ta Szkocja mnie bardziej cenęło zawsze ze względu głównie na filmy, powiedzmy sobie szczerze, jednak jakby nie było, Szkocja jest plenerem całej masy filmów. Braveheart, Harry Potter, Nieśmiertelny, James Bond i tak dalej, można powiedzieć bez końca właściwie. Filmy, które były tam kręcone, więc zawsze mnie tam ciągnęło do tego miejsca. No i jak już tam polecieliśmy w czerwcu, to się w tym miejscu po prostu zakochałem. Ale byłeś tam z rowerem, bez roweru? Byłem z rowerem. Okay. Byłem z rowerem. Wtedy z Olgą przez 9 dni właściwie zrobiliśmy Szkocję praktycznie z każdego możliwego takiego podejścia, bo i rowerowo, i pieszo po górach, i też z takiego
typowo turystycznego punktu widzenia, czyli jakieś tam zwiedzanie miast i tak dalej. Także mieliśmy dość dobry obraz tej Szkocji przez te 9 dni, który się wyklarował w głowach. Ja oczywiście też ten wyjazd traktowałem jako rekonesans pod późniejszy wyjazd kolarski. I próbowałem zrobić tam wyjazd przez 3 lata z rzędu. Nie wychodziło najpierw z COVID-a, potem też przez COVID-a, a potem przez to, że po prostu się grupa nie zebrała. Natomiast w tym roku wreszcie udało się wyjazd zrobić tam na miejsce. W roku Mistrzostw Świata. Dokładnie tak. Byliśmy tam na miejscu 2 tygodnie potem, jak się tam mistrzostwa odbyły, czyli niewiele później, ale nie byliśmy w samym regionie Mistrzostw Świata, czyli nie w Glasgow, Edynburgu, tylko bardziej na północy Szkocji. Wyjazd zaczynał się w Inverness i tam też kończył, więc zaliczyliśmy właściwie całą praktycznie pętlę słynną NC500, czyli drogę, która okala całą część północną Highlandsów szkockich. Z tą różnicą, że zamiast jechać tam z prawej strony całkowicie dookoła, która ta część wschodnia jest troszkę nudna, przejechaliśmy sobie to do Lerck, do miejscowości na północ, do miejscowości Tonk i potem do Derness, aż do klifów na samej północy Szkocji. I stamtąd potem 500-ką jechaliśmy dalej na zachód i na południe na wyspę Skye, potem jeszcze i na końcu do Inverness i Loch Ness znowu. Okej, no to powiedz nam, jak tam wyglądało. Widzieliśmy Glasgow, Mistrzostwa Świata. Oglądaliśmy na pewno wyścigi szosowe. Natomiast powiedz, jak tam wygląda na północy. Czy są kolarze, czy jakoś to życie kolarskie i kultura funkcjonuje w tamtych obszarach? I jako takiej szerokiej kultury kolarskiej nie ma, natomiast kolarzy się spotyka jak najbardziej. Jest sporo lokalców, którzy jeżdżą na szosach, rzeczywiście. Zwłaszcza koło tych większych miast. Tam się spotyka koło Inverness, na przykład tych szosowców i nie tylko też MTB, tam ludzie jeżdżą tak dalej. Natomiast absolutnie też nie jest to jakiś taki ruch kolarski, taki jak gdzieś w Hiszpanii czy w Włoszech. To jest oczywiście na dużo mniejszą skalę. Również z tego względu, że w Szkocji te ośrodki większe miejskie są naprawdę w wielkiej ilości. To mamy w tak naprawdę Glasgow, Edynburg, właśnie na północ Inverness, plus po drugiej stronie tam jeszcze jest miejscowość Oben, ale to są miejscowości no, niewielkie. Inverness ma, nie pamiętam teraz dokładnie, chyba 40 tysięcy mieszkańców. Zaraz tu wyświetlimy dokładnie, jaka jest miejscowość mieszkańców. I to jest powiedzmy stolica tych Highlandsów, tych północnych. I brama do Loch Ness. A już powiem, co studiowaliśmy, czy nie przyznajemy się na razie? Ja się zawsze przyznaję, okay. Że jestem wielki geograf. Ale potężny bieszczan. Tak jest. Ale już prywatę odłożył na bok i dalej na temacie, w temacie Szkocji. Tak, w Szkocji na pewno jest to, że pogoda nie jest tak pewna jak na Lofotach. Oczywiście Lofota też nie jest pewna 100%, ale powiedzmy, że bardziej przewidywalna. Mi się Szkocja kojarzy z wszystkim kojarzy się z deszczem, tak. Z pogodą angielską. I oczywiście pogoda angielska, nie mów w Szkocji, że jest angielska. Brytyjska, no coś. Albo szkocka, ale nie angielska, absolutnie. Bo cię Szkocy się zjedzą. Pogoda szkocka jest oczywiście zmienna, natomiast jak się pojedzie też w lecie, czyli właśnie w okresie, no, klasycznie, między czerwcem a wrześniem, właściwie między czerwcem a sierpniem tak naprawdę, bo tam już wrześniu bywa różnie, ta pogoda jest jak najbardziej do jazdy dobra. Oczywiście bywa, że jest chłodniej niż na Lofotach, raczej temperatury między 15 a 20 stopni, natomiast krajobrazy są przepiękne. Oczywiście, że czasem pada, ale nawet jak pada, ten deszcz przeważnie nie przeszkadza w jeździe. Z dwóch powodów. Bardzo często nie jest to deszcz jakiś taki bardzo mocno rąbiący gdzieś ponad z góry, tylko raczej coś na zasadzie mrzawki takiej gęstszej, bądź mniej gęstej różnie, natomiast to po prostu tak sobie siąpi gdzieś tam z góry. Te deszcze są też często bardzo krótkie. To często bywa tak, że jedna chmura, która zawiśnie nad nami na powiedzmy 15 minut, ona zaraz przychodzi, wiatr ją przegania i mamy zaraz znowu słońce. Poza tym trzecia rzecz jest taka, że asfalty, które są w Szkocji, są bardzo mocno chrupowate. One oczywiście to powoduje też to, że się jedzie troszkę bardziej, no, może nie tyle co w boiście, co jednak no, wibrująco na tej drodze, jak mamy szosówkę. Ale z drugiej strony plusem do tego jest to, że niezależnie czy ta droga jest sucha, czy jest mokra, jest cały czas tak samo przyczepna, bo to wszystko wsiąka w ten asfalt, więc tam nic nie chlapie za bardzo. Tych kałuż tam za wiele nie ma. Także te asfalty są pod tym względem naprawdę bardzo fajne. Więc jedziemy właściwie, jesteśmy gdzieś tam lekko mokrzy, ale nie jest to tak, że jesteśmy zalani wodą całkowicie i nie jesteśmy w stanie się poruszać, tylko po prostu gdzieś tam no, lekko zmoczani po prostu i tyle. Zresztą i tak bardzo często w Szkocji mamy takie powiedzenie, że nie podoba się pogoda, poczekaj 15 minut. Okej, okay, no jeśli chodzi o Szkocję znaną nam z aren wyścigów kolarskich, to sobie chyba nie przypominam, żeby tam jakiś wyścig prowadził tam. No właściwie teraz mistrzostwa i tyle. Tour of Britain tak, jest bardziej to jakby była runda wyznaczona w Glasgow i gdzieś tam... No, między Edynburgiem i Glasgow. Między Edynburgiem a Glasgow.
Natomiast tam w konkretnych tych okolicach, gdzie ty przebywałeś, nie tam wyścigów nie ma. Są może jakieś lokalne wyścigi mniejsze, gdzieś tam może amatorskie, na pewno jakieś tam są, natomiast to wszystko na małą skalę. Nic jakiegoś takiego spektakularnego, jeśli chodzi o tury, duże nie ma. Natomiast trasy dojazdu tam są przepiękne. Okej, okay, no to właśnie moje pytanie mnie teraz, co jest tam takim punktem wartym odwiedzenia, zobaczenia go z punktu rowerowego w sensie? Jest takim czymś, co powinniśmy zobaczyć, nie wiem, czy jest tam jakiś podjazd charakterystyczny. Jest Słynna Góra, okay. Najwyższa przełęcz Wielkiej Brytanii i tak samo Szkocji największy podjazd. Ja zaszczytałem Bilicz na Ba, się okazuje, od kolegi się dowiedziałem niedawno, że to nie czyta się Bilicz, tylko po szkocku jest to Belach na Ba. Podjazd, który łączy dwie miejscowości, Applecross po stronie zachodniej i mniejszą miejscowość, której nazwy nie pamiętam, zaraz się to wyświetli na pasku na dole, po stronie wschodniej. Podjazd ma długości, z tego co pamiętam, 9 km albo 8. Jest dość stromy, tam się robi średniego nachylenia około 9% na całym podjeździe. Droga jest spektakularna, jest przepiękna, natomiast na górze, nawet czasem jeśli mamy na dole super pogodę, to na górze lubi tam siedzieć chmura, lubi po prostu zimno i paskudnie. W tym roku, jak tam byliśmy, przejeżdżaliśmy z całą grupą. Ja akurat jechałem samochodem z bagażami, przejeżdżaliśmy z miejsca na miejsce, tak samo jak w przypadku Lofotów. I po drodze zatrzymałem się właśnie, żeby sobie zaatakować tę przełęcz z drugiej strony, a grupa z Ryśkiem prowadzącym razem ze mną ten wyjazd robiła tu w przełęcz od strony Applecross. Pozdrawiam Ryśka, oczywiście, że tak. Na górze była taka sytuacja, że oczywiście się piło, jak to w górach Szkocji często bywa, co też widzieliście pewnie na filmach wielu. I oprócz tego był taki wichar, że pamiętam, że podjeżdżając już chciało mnie zrzucić z roweru. Ale to było na szczęście tylko na samej górze tej przełęczy. Po drodze było bardzo fajnie, podjeżdżało się super, tylko oczywiście, bo tych stopni tak na dole było około 20, tak na górze było 4? Okay. Coś takiego. Ale oczywiście to mówię, to jest Szkocja, tam się jedzie z nastawieniem takim, że liczysz się z tym, że taka pogoda może być, ale w nagrodę za to masz taką zieleń, jakiej nie spotkasz nigdzie indziej na świecie, wydaje mi się. Po prostu to jest zieleń, która dosłownie wypala oczy. Jest tak zielono, że to, co widzicie, to, co znacie jako zieleń z naszego kraju, czy gdzieś z krajów ościennych, to jest w ogóle nic. To jest absolutnie nieporównywalne do tego, co tam dzieje się pod względem tej kolorystyki. Oczywiście przepiękne zatoki, przepiękne wybrzeże, niesamowite góry, bo to wszystko są góry, które wyrastają z zera i dochodzą do najwyższego poziomu, do Ben Nevis, na 1300 metrów wysokości bezwzględnej. Także są to góry naprawdę przepiękne, tylko bardziej troszkę takie obłe niż w przypadku Lofotów. Lofoty są takie bardziej strzeliste, tak. Szkocja jest taka bardziej obła, okrągła, powiedziałbym w ten sposób. Natomiast są miejsca w Szkocji takie, które są dużo bardziej dzikie niż Lofoty. Jak się pojedzie na północ NC500, dojedziemy do Derness i potem lecimy sobie z Derness na zachód i na południe w kierunku Ullapool. No to tam właściwie są w miejscowości takie czasami, że przyjeżdżamy do hostelu, który mamy tam zabukowany dla całej grupy. I to jest jedyny budynek w całej miejscowości. Okay. Oprócz tego jest zagroda dla owiec na przykład. Nic więcej. I to jest miejscowość. No właśnie, jak wygląda ten temat tej bazy noclegowej? Tam jest jeszcze bardziej wspominaliśmy o Lofotach, że jest ciężko, tak? I że trzeba sobie dobrze zaplanować ten wyjazd. Jeżeli nie jedziemy na jakąś taką zorganizowaną eskapadę, tak jak ty organizujesz, to musimy sobie o ten nocleg zadbać z wyprzedzeniem. Jak wygląda sytuacja w Szkocji w takim razie? Jest jeszcze gorzej pod tym względem. Jest dużo mniej dostępnych, nawet nie powiem, że hoteli, ale w ogóle jakichkolwiek łóżek. Jeśli chodzi o spanie w miastach, większe to oczywiście hotele są, wiadomo. W Inverness, Ullapool to znajdziemy, ale też tego zbyt wiele nie ma. Jeśli szukam noclegu na 2-3 osoby, no to okej. Okay. Natomiast jeśli szukam dla już grupy tam 10-12 osób, no to czasem jest bardzo ciężko pod tym względem. Natomiast już w tej części całkowicie północnej, w tych właśnie wioskach, które tam się znajdują na szlaku, czy NC500, czy gdzieś tam już na Wyspach Mól, czy nawet na Skaju, no to tam jest często tak, że przyjeżdżamy do miejscowości, jest to właśnie hostel, który ma tam dłużej, powiedzmy 50 i to jest koniec. Okay. I w promieniu czasem 40 km nie ma po prostu nic innego. Więc tam, jak nie zaplanuję sobie tych noclegów dużo wcześniej, lub jeśli nie mam namiotu, bo pola namiotowe są oczywiście, kempingowe i tak dalej, też jak na Lofotach, nie? Są ludzie z kamperami, są ludzie z namiotami. Natomiast jeśli chcę mieć faktycznie dach nad głową i murowane ściany dookoła siebie, no to bywa tak czasami, że nawet szukając noclegów 2-3 miesiące przed przyjazdem, już nie znajdziemy w pewnym miejscu w ogóle nic. No na pewno, jeśli chodzi o połączenia, są bardziej dostępne niż Lofoty? Samolotowe? Tak. Tak, aczkolwiek też nie każde miejsce. Do Inverness dolecimy oczywiście z przesiadką, z polskich linii lotów tam bezpośrednich, natomiast do Glasgow, do Edynburga loty są, dość często nawet. I
to też warunkowało... Chyba tańsze niż na Lofoty, tak? Troszkę taniej, chociażkolwiek teraz podejrzały ostatnio. Jak leciałem tam jeszcze parę lat temu, bo teraz samochodem jeździliśmy z sprzętem, natomiast jak leciałem parę lat temu do Glasgow, to były jakieś koszty rzędu 400 w obie strony, mm-hmm. plus rower. Natomiast w tym momencie te ceny były w granicach 8-900 w obie strony, więc trochę drożej, no ale to wciąż jakaś zaporowa cena. No, da się w miarę normalnie dolecieć. Do Inverness zależy, jak znajdziemy połączenie. Oczywiście, czy to będzie przez Birmingham, czy przez Manchester, czy przez Edynburg. Da też się przedolecieć do Edynburga i wsiąść w pociąg i pociągiem jechać sobie do Inverness na przykład i tam sobie zacząć trasę. Natomiast mówimy teraz akurat o Inverness jako takim. Natomiast Szkocja i Highlandsy szkockie to jest teren bardzo rozległy. Więc musimy sobie dobrze zdefiniować, co chcemy tam faktycznie zobaczyć, co przejeździć, bo część północna NC500 to jest właśnie ta część do Inverness, ale tak samo jest przepiękna część zachodnia koło Glasgow. Już właśnie to okolice Oban, okolice Fort William, Doliny Glencoe, Glenetive, Kinlochleven. Tam są przepiękne trasy i rowerowe, i piesze górskie, jest gdzie połazić, gdzie pojeździć, naprawdę jest przepięknie. Tu jest troszkę lepiej z bazą noclegową, natomiast też no, nie jest to absolutnie jakiś podaż, tak jak na Majorce czy gdzieś na Tenerife, wiadomo, to jest wszystko wciąż no, to w ramach. To są w ogóle jakby inne... Dzikie krainy inny troszkę świat, bardziej. Tak jest. Jednym słowem, polecamy? Szkocja jak najbardziej. Szkocja jest fantastyczna. Jeśli chodzi o mnie i moje wyjazdy, no to w tym roku akurat dość mocno loty zdefiniowały to, gdzie pojechaliśmy faktycznie. Bo ja ten wyjazd organizuję w troszkę takiej ruchomej wersji. To się wszystko pokrywa częściowo, natomiast nie są te trasy co roku takie same planowane, bo to zależy od tego, jak mamy układ lotów i terminy przylotów danego miejsca. W zeszłym roku planowałem tę trasę właśnie bardziej w okolicach Glasgow i tutaj właśnie wyspa Mull, wyspa Skye, okolice Fort William. Ale z tego względu, że dało się połączyć z fajnymi terminami lotów, które tam i do Edynburga, i do Glasgow sobie latały. Okay. Natomiast w tym roku, z tego względu, że te terminy się kompletnie zgrywały, tak żeby to logistycznie spiąć wszystko razem, stwierdziliśmy, że po prostu robimy to w Inverness i stamtąd startujemy bardziej na północ i jedziemy sobie właśnie tam do krańca Szkocji północnego. Absolutnie polecam, bo tam właściwie, zwłaszcza tej części całkowicie już północnej, bywają czasem takie dni, że jedziemy przez dobre 2-3 godziny na rowerze i nie spotkamy ani jednego samochodu. Mhm. Jesteśmy po prostu całkowicie sami w tych górach. Oczywiście są jakieś tam wioski i tak dalej, natomiast generalnie na trasie jako takiej jesteśmy po prostu my, przestrzeń, piękne widoki, wrzosowiska, które się ciągną po prostu fioletowe aż po horyzont. To Michał nie polubi, bo on lubi mieć, wiesz, towarzystwo. Tak, on lubi dużo kawy dookoła. Tam jest tego troszkę mniej, ale to jest właśnie cały urok Szkocji. No dobrze. Także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że nasze historie Was zachęciły, aby odkrywać nowe kierunki w swoich kolarskich podróżach. Dla mnie to jest coś, co mnie nakręca zawsze i staram się co roku dokładać nowe rzeczy do oferty swojej i zachęcać wszystkich do odkrywania świata po prostu z perspektywy roweru. Tak jest. Zapraszamy do sprawdzenia oferty Maćka. Myśmy za tę reklamę nie dostali ani złotówki, ale ze względu na długą znajomość zawsze polecamy. Bardzo długo. Zresztą Grzesiu też się na moich wyznaczeniach się pojawia jako pomocnik, także... Zapraszamy wszystkich i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków cyklicznego programu kolarskiego. Bardzo Wam dziękując za wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, które zostawiacie pod naszymi filmami. Obiecujemy przykładać starań, aby rozwijać się, aby były kolejne tematy. Na pewno Maciej nas jeszcze będzie. Odwiedzi, także dziękujemy i zapraszamy do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Tick, tick, boom.